Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Bałgrzych. Dzisiaj gość szczególny ze Śląska, dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, historyk. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani. Dzień panie dobry Arkadiuszu. Państwu. Z Górnego Śląska, my z, też jesteśmy na Śląsku. Z Górnego no tak, z Górnego Śląska, <noise> zgadza się, a my jesteśmy Dolny Śląsk, to prawda. Cały trzeba czas tak, jesteśmy Śląsk. trzeba to rozróżniać. Natomiast powód pana wizyty jest dość szczególny, mianowicie napisał pan książkę, można powiedzieć dzieło, jest to historia rodu Hochbergów. Zdaje się, że pierwsze tego typu, pierwsza, pierwsza tego typu publikacja, która opisuje dzieje rodu Hochbergów praktycznie od początku, prawda? A to jest jakieś 800 lat. No to jest kilkaset lat. Najstarszych, jak wyglądała przodek, ta praca? Tak. Pierwszy ta przodek, którego tutaj mm -hmm. wiążemy z ziemiami Śląska, to są czasy po bitwie pod Legnicą, czyli druga połowa XIII wieku, 1260-1250, a więc bardzo, bardzo odległe czasy. No i dwór Bolesława Rogatki, który tutaj właśnie te tereny do niego należały. Ale to jest pierwszy hoberg. Bo tak pierwotnie ich nazwisko pisało się. I to jest w tytule – Hoberg, Hoberg Hochberg, To nazwisko się Hochberg. zmieniało. Mm -hmm. Tak, to nazwisko się zmieniało, co też stanowi taki dobry przykład właśnie e, zmienności e, samej historii śląskiej szlachty. Ona nie jest jednolita, ona też nie jest, jakby mo można powiedzieć, jednotematyczna. Zawsze przychodził taki moment, że ktoś tam dodał jedną literkę. No to, to różne były powody. Tak, powody były różne zmieniało. i jedno jest udokumentowane mm -hmm. na pewno bodajże w roku 1714 jeden z Hochbergów, bodajże Konrad Ernest Maksymilian, ale tu mogę być trochę mylić, analizując dokument nadający im tytuł arystokratyczny, okazało się, że prawdopodobnie kancelista w Wiedniu popełnił błąd i nie napisał samocha, ale cecha. I od tamtej pory hrabia Hochberg stwierdził, że skoro tak jest w dokumencie cesarskim, to my też takoż będziemy używać Hochberga przez ch. I to jest dokument, który mamy jakby datacyjnie od 1714 roku. Wcześniejsze jakby zmiany no, tutaj następowały w różnym okresie i różne linie różnie się pisały. Niektóre nadal używały nazwiska Hoberg bez literki h w środku, a niektóre Hochberg z jednym h, bez ch. I są takie, co używają do dzisiaj. Jest linia Hochberg und Buchwald, która do dziś używa tego nazwiska z jedną literą H i ona do dziś istnieje. Jest dwóch bodajże przedstawicieli chyba Jerzy i Bernard, przy czym to nie jest linia Hrabioska, oni mają tylko tytuł szlachecki. Mm -hmm. Jeśli można mówić tylko w tym przypadku tej rodziny. Mm -hmm. Jak doszło do tej współpracy? Tak sądzę, że no jest, dla nas jest to ważne zagadnienie, bo rodzina Hochbergów przez 500 lat, to wiemy, była właścicielem zamku książ. Tak. I czy to była, czy pan tak z własnej inicjatywy zaczął badać ten ród, czy była, czy wyszła, czy wyszła taka prośba od, od, od fundacji? Pana, tak. Tak, tutaj pan, pan Mateusz Mykotyszyn, można powiedzieć, jest praojcem tej, powstania tej monografii. Nie jest to moja pierwsza monografia dotycząca śląskiej arystokracji. Ja wiele, wiele lat temu przyjąłem sobie taki. A, można powiedzieć, temat mej pasji, ale również badań naukowych, że zajmuję się dziejami śląskiej arystokracji. Tak, i to było, to było, też widoczne, kiedy pan współpracował z Pałacem Jedlinka chociażby, bo tak. sama pamiętam, tak, że tak. Były, by, no, były, owoce tej współpracy w postaci różnych ciekawych A czy tutaj powiem, to jest troszeczkę też taki dla mnie punkt jakby odniesienia, ponieważ my, mieszkańcy dzisiejszego Śląska mamy, no niestety muszę przyznać, bardzo nikłe pojęcie czasami o szlacheckiej historii Śląska. Jest naprawdę mnóstwo rodów. Ja nawet kiedyś robiłem takie badanie czysto statystyczne, ile rodów jest w almanachach gotajskich. To jest takie specjalistyczne wydawnictwo, prawie 200 lat, gdzie można genealogię, informacje o rodzinach znaleźć. No i tam znalazłem bodajże chyba półtora tysiąca rodzin. W większym, bądź krótszym, bądź dłuższym mhm. czasie, związane ze śląskiem, spora część pochodząca stąd ze śląska, tutaj mające korzenie, więc jakby tym całym 1400, jeden człowiek nie ma w stanie. Więc ja tak można powiedzieć, troszeczkę wziąłem tę najwyższą warstwę arystokratów, to pozwoliło troszkę zawęzić, ale to też jest około kilkuset rodzin. Także tutaj, no, jakby pole do popisu dla badaczy jest ogromne. Jeśli chodzi o Hochbergów, czyli rodzinę tutaj związaną z dolnym śląskiem, ale również górnym śląskiem, tak, bo... no Pszczyna chociażby. Tak, no, mm -hmm. Wtedy właśnie, gdy oni odziedziczyli z ręką księżniczki Anhalt-Köthen. Dobra pszczyńskie, no, ich status diametralnie wzrósł. Majątek trzykrotnie się powiększył. Było większe bogactwo Tak, po prostu. Dokładnie. Mm -hmm. Zresztą to były bardzo bogate dobra. Zresztą Anhaltowie też można powiedzieć, że większość zysków mieli właśnie z pszczyny, a nie z dóbr rodowych w Keten. I to spowodowało, że Hochbergowie pojawiwszy się na Górnej Śląsk, można powiedzieć też, stali się w kręgu mojego zainteresowania, bo jako mieszkaniec Górnego Śląska. Skupiłem się na tych rodach, które tam właśnie jakby zdobyły największy status. No i tutaj, żeby zrozumieć jakby wielkości tych fortun, nie byłem nawet tego, powiem uczciwie, kiedyś świadom, ale wyjechawszy do Niemiec, tam na poproszono mnie o kiedyś o wykład o rodzinie Henkel von Donesmark i tamtejszy dyrektor muzeum, bodajże w Ratingen, nie chcę teraz mylić on mówi że zrobił takie sprawdzenie najbogatszych ludzi w cesarstwie niemieckim i okazało się że na 10 osób 10 osób nie rodzin 10 osób najbogatszych w cesarstwie niemieckich niemieckim 7 mieszkało na śląsku Czyli I, to, tutaj pewnie I ta siódemka kopalnie, węgiel, miała m -m. właśnie na Górnym Śląsku, na tym najbardziej wschodnim części, miała m -m. swoje fortuny i to byli najbogatsi ludzie. No, najbogatszą w cesarstwie była pani Berta Krupp von Bonnen-Halbach, ponad około 300 milionów złotych cesarskich marek. Drugi był książę von Donesmark, właśnie Guido. Książę von Donesmark, jego fortuna była szacowana na też ponad ćwierć miliarda złotych cesarskich marek. Dziś niewykluczone, tak się szacuje, że byłoby to około 13-14 miliardów euro. No to tak. To, to są fortuny ogromne. Książę ks. Hochbeck, książę Pszczyński miało bodajże chyba 150 milionów, więc na dziś to byłoby gdzieś jakieś 7-8 miliardów euro. To na są kwoty niebotyczne. na tak, liście byłby, byłby, byłby. Byłby, byłby A w, na pewno byłby jednym z najbogatszych. Inaczej, byłby mm. nawet bogatszy od dzisiejszych najbogatszych w Polsce, czyli od rodziny Kochbergowej. Tak, Kulczyków. bo to przede wszystkim były ogromne latyfundia, ogromne A, połacie znaczy, ziemi należące do jednej rodziny. A Hochbergowi jakby mm. ta fortuna opierała się na dwóch, jakby można powiedzieć, filarach. Jeden to ogromne obszary ziemskie. Też tutaj na Dolnym Śląsku. Zgadzam. Właśnie Fidei Komis, czy potem Wolne Państwo Stanowe Książ Wałbrzych. A drugi część to był przemysł. Ten przemysł był generalnie przemysł na węglowy. Górnym Śląsku. Mm -hmm. Tutaj na Wałbrzychu też, też był, mm -hmm. bo tu przecież kopalnie węgla były, ale jednak ten dużo bardziej rozwinięty i dużo większy był na Górnym mm -hmm. Śląsku. No, tam też złoża minerałów były dużo większe. Jasne. Panie Arkadiuszu, 800 lat historii rodziny to zapewne też była, było mnóstwo okazji do jakichś no, szczególnych wydarzeń, skandali. Różnych, różnych zdarzeń, raz wesołych, raz smutnych, co, domi co, co dominowało w rodzinie Hochbergów. Proszę co pani, to za rodzina była? Jak można ją ja określić? Powiem, tak. Mamy wszystko, co chcemy znaleźć. Mamy i skandale, mamy i też i piękne baśnie, mamy też i smutki. Jest to wszystko mamy zawarte. Mamy też tragedie. W no ja niestety jako historyk nie mogę wybrać sobie wydarzeń, które opisuję. Ja po, po prostu, prostu je opisuję. Obiektywnie, tak. Ja je podaję, ocenę mhm. pozostawiam już czytelnikom. Faktem, że niektóre wydarzenia mogłyby się bardziej podobać, niektóre mniej. Też czasami jest. No to jest... pewnie byli różni ludzie też, no, prawda? Dokładnie, z wszystkimi wadami i zaletami, jakie można wyobrazić sobie. Na dodatek też czasami ilość informacji, którą my mamy danej osobie, zależy od ilości źródeł. I czasami to jest tylko imię, nazwisko, nazwisko cały czas to samo, choć zmieniające się, ale imię, czasami data urodzin, nie zawsze, czasami rok śmierci, nie zawsze funkcja, jaką ktoś pełnił czy pełniła, bo tutaj też mamy córki i żony. Więc no, starałem się w tej mojej książce przynajmniej na tyle, na ile mi się udało, znaleźć informację, aby o każdym ta informacja była, przynajmniej, żeby swoje imię mógł znaleźć. I powiem, że nawet wręcz, ja mówię, my po, no, mamy taką czasami pamięć, Dziadków. Pamiętamy to, co dziadkowie opowiadali. Dziadkowie najczęściej opowiadają z czasów swojej młodości, czyli mniej więcej możemy mieć informacje czterech, maks pięć pokoleń. I to a jest koniec. Reszta ginie w zatrudnieniu. Tak, w pomroce tutaj, A tutaj, no ja zawsze żartuję, że w w przypadku tych monografii udaje mi się jakby zatrzymać ten czas i pamięć o tych ludziach. Że przynajmniej to jedno imię i ta data się przynajmniej pojawiają. Będzie, tak, przynajmniej będzie tak. wydrukowane i będzie, I i będzie, będzie w nie książce. Zniknie, nie, zniknie. nie zniknie. A faktem, że czasami są to życiorysy nietuzinkowe, bo jedna dama dworu na przykład prawdopodobnie została hrabianką we Francji, inna na Węgrzech. Niektóre podobno do Anglii wyruszyły. Także, jakby te historie czasami zaskakują, a też czasami no niestety pozostaje tylko intuicja, czy no, fakt, że już tych rodzin troszeczkę opisałem, jakieś już tam doświadczenie zdobyłem, więc mogę pisać, że prawdopodobnie, możliwie tak i tak to się działo. I jakieś wnioski ale, własne wysłać. Ale to też jest pole do pipisu, i dlatego ja nawet zakończenie napisałem, że ta książka nie jest prawdą ostateczną i jedyną. Absolutnie. Jest to jest pewien do etap, badań. Mhm. i oczywiście następni historycy mogą rozwijać te wątki, a nawet odpowiadać na pytania, na które ja na obecnym etapie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jasne. Panie doktorze, a chciałam jeszcze zapytać, abstrahując od, od książki o Hochbergach, zauważa się spore zainteresowanie ostatnio własną genealogią. Czy, czy taki pojedynczy człowiek cywilny może sobie swoje drzewo genealogiczne ustalić, czy. Czy jest sposób, żeby, żeby to po prostu tak, zrobić? Jak tak, zbadać tak. dzieje własnej rodziny od, powiedzmy, od jakichś znaczy, zamierzchłych czasów? No, zamierzchłych czasów. Pamiętajmy, że takie geneologie wielo, wielopokoleniowe to są naprawdę wyjątkowe. To niewiele rodzin może się takimi rodowodami pochwalić. Ale tutaj każdy na pewno ma możliwość przynajmniej do tak zwanych dziadków, ja to mówię. Czyli już mamy dwa pokolenia co najmniej w tył. Jeśli chodzi o wywód mhm. przodków, czyli dwoje rodziców, czyli jak czterech dziadków. ciekawi, to już przepytujmy dziadków. też najlepszą nazwiska. metodą mhm. jest zawsze spotkanie się z najstarszym krewnym. I bardzo trzeba ponotować wszystko to, co oni opowiadają. Oni czasami mogą te fakty mylić, mogą czasami coś łączyć, ale jest dosyć istotne zanotować te fakty, bo to jest taki drogowskaz, z którymi ścieżkami możemy podążać. Bo też są te informacje w różnych dokumentach dokładnie, publicznych dokładnie. zawarte. Po drugie, też pamiętajmy jedną rzecz. Tu już od razu mówię: to nie jest przygoda dwóch, trzech miesięcy. Czasami lata badań pamięć, są. Ja znam czas. taką rodzinę. Też wysoko utytułowano, bo pochodząc z boczna linia e, książąt von Dones mark która już od 30 lat szuka, kto był ich matką. Wiedzą, kto był ojcem, a nie wiedzą, kto jest matką. Wprawdzie w papierach jest napisane, e, że e, ta osoba była matką. Ale tak do końca nie ma pewności, nie no ma bo pewności. tutaj z całym szacunkiem, ale biologia troszkę by przeszkadzała. Jest I od zagadka. 30 lat szukają w dokumentach, kto naprawdę był matką. I mają już tak na no 80% pewności. Więc tutaj mówię: każda taka informacja, którą dana ten, ten nazwijmy, najstarszy krewny przekaże, może być wskazówką. I badanie z tak dziejów swojej rodziny może się okazać. Przygodą. Tak, znaczy przede wszystkim też pamiętajmy, że mieszkając tu w Europie Środkowej musimy być przygotowani na to, że musimy i znać język polski, i czasami niemiecki, czasami i język rosyjski, rosyjski. Mhm. te języki jak najbardziej się przydadzą. Albo prosić o tłumaczenia. Tak, no i też czasami pamiętajmy, że też naszych przodków, i to bez względu na to, w jakiej części Polski dziś mieszkamy, bardzo często no, przesiedlano, czy przesiedlano, czy sami wyjeżdżali, także możemy też liczyć na wycieczki. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te wszystkie praktyczne porady. Być może zachęcimy naszych widzów, żeby zaczęli badać historię swojej rodziny, a opowiadał nam o tym wszystkim dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, historyk z Górnego Śląska, ale też troszkę zdolnego i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.